Witam serdecznie, Kikowy Szlak, Słubickie Łąki. 19 października 2012. Dzisiaj kilka słów na temat tego, że jesteśmy niepowtarzalni. Tak, absolutnie jesteśmy niepowtarzalni. Każdy z nas jest inny i jakiekolwiek próby porównywania siebie do kogoś innego, naprawdę nie mają najmniejszego sensu. Absolutnie żadnego sensu. Choć tak często to robimy. Zawsze na tym świecie znajdzie się ktoś, kto będzie bardziej sprytny, nie wiem, ładniejszy, z większym poczuciem humoru, bardziej lubiany przez innych. A i w drugą stronę, prawda? Zawsze znajdzie się ktoś taki. Nie ma ludzi identycznych. Jesteśmy absolutnie niepowtarzalni. Dlatego jakby ważne jest, żeby człowiek miał ugruntowane to w swojej świadomości, że porównywanie się do kogokolwiek innego nie ma najmniejszego sensu. Że ilekroć tylko będzie próbował się porównywać, żeby jakby uświadomić sobie momentalnie, że to naprawdę nie ma sensu. Wszystko, co mogę zrobić, to być najlepszym w tym wydaniu, w jakim ja jestem. Mogę być absolutnie najlepszym, starać się być najlepszym i jedyną konkurencją dla mnie na całym tym świecie jestem ja sam. Dlatego tak bardzo ważne jest to, żebyśmy się naprawdę nigdy nie porównywali. Dlatego, że bardzo często ludzie, którzy widzą swoje wady, którzy dostrzegają swoje wady, myślą, że inni również dostrzegają w nich te wady. W związku z tym mają niski wizerunek własny, prawda? Ciężko im cokolwiek w życiu zmienić. No wiodą takie smutne życie, bo jeżeli mają ten niski wizerunek własny, to nawet jeżeli ktoś ich no, daje mu znanie, szanuje ich, prawda, no, daje im dobre słowo i w jakiś tam sposób podnosi ich na duchu, to myślą, że coś od nich chce, że coś od niego chce, prawda? Że robi to w jakimś interesie. To jest niski wizerunek własny, prawda? To jest gdzieś ten problem w środku. Jesteśmy niepowtarzalni i pamiętajmy o tym zawsze. Jesteśmy najlepszym wydaniem siebie, jakie mogło na tej ziemi zaistnieć do dnia dzisiejszego, ale to, co przed nami, to już nasze zadanie. To jest nasze zadanie. Ktoś kiedyś pięknie powiedział, że jestem, to jest dar Boga dla mnie, prawda? A to, jakim się stanę, to będzie mój dar, prawda, dla Boga, prawda? I to jest, bardzo mi się to stwierdzenie podoba. Dlatego, że zadaniem moim, zadaniem Twoim, zadaniem każdego z nas jest stanie się najlepszym, jakim możemy się stać. Absolutnie najlepszym. Wszystko w ramach tych praw naturalnych, wszystko w ramach tych praw wszechświata, które dają nam naprawdę niesamowite, praktycznie nieograniczone możliwości. Dlatego nie porównujmy siebie nigdy z nikim innym. Nie róbmy nigdy tego. Jesteśmy absolutnie niepowtarzalni. Jesteś niepowtarzalny. Jesteś niepowtarzalna. Pamiętaj o tym. Zawsze o tym pamiętaj. Do zobaczenia jutro na Kikowym Szlaku. Hej.